Dobry wieczór, witam na dzisiejszym live'ie, troszkę innym niż zazwyczaj. Dzisiaj pojedziemy sobie pociągiem w symulatorze TD2, Train Driver 2. Pozwólcie tylko, że sobie przymknę troszkę drzwi. Okej, okay, od pokoju, dobra. Wbiłem właśnie na scenerię. Do użytkownika polecanego tutaj przez jedną tutaj z osób na Discordzie, którą serdecznie pozdrawiam. O, przed chwilą tego pociągu nie było, właśnie się pojawił. Za chwilę zrobimy analizę, poproszę o rozkład jazdy dla mojego EN57. Się podstawimy na peron. No i co? No i zobaczymy, jak będzie. Troszkę się tam pobawiłem tym symulatorem, troszkę tam poogarniałem. Oczywiście moja główna działka to jest lotnictwo, ale mam nadzieję, że wiedza TDK-owa jest na poziomie wystarczającym, żeby nikomu nie psuć zabawy. Przynajmniej zależy mi na tym, żeby wszystkim się tutaj jeździło przyjemnie. I jak robiłem w tym tygodniu, troszkę tam sobie jeździłem, no to raczej był git. Raczej nikt tam do mnie pretensji nie miał specjalnie, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie dobrze. Witam, Charix. Tak, ja słyszałem o tym, że tutaj jest kłopotliwa społeczność. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale jest normalnie wręcz legendą owiana tutaj ta społeczność. Przekonamy się. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż mówią. Witam, Kuba. No zaraz tutaj poproszę dyżurnego, żeby jakiś taki w miarę fajny rozkład przygotował. Zobaczymy. Karol, spraw Discordowych nie załatwiam na live, ok? Witam, driver. Siema, siema. Jest Charix. Poziomek. Dziobak. Black Panther. Pilot Staś. Maciek. Tron Gaming. Jest Meme Boy, o proszę, jest Mino. Wiesz co, właśnie ja sobie specjalnie tego post-processingu nie ustawiałem, aczkolwiek może i warto. Czy tu coś zobaczymy? Ogólnie za rzadko kiedy ustawiam jakikolwiek post-processing, lubię tak jak jest normalnie. Jest jakiś standardowy. Nie wiem, czy on od razu, jak wybiorę, to już ja tak od razu. Jest jakiś standard, jest wyłączony, praktycznie nie widzę różnicy. Są tutaj różne takie, aczkolwiek mi tam pasuje na wyłączonym. Na razie sobie wyłączę, zostawię tak jak było. Dobra. Tak, no trudno, no jak da, to da, no. To nie będę już jeździł. Pech. Dobra, więc tak. Ja się tutaj przyjrzę, co tutaj się dzieje. O, jest maszynista, siedzi w środku. A tutaj też mamy jakiś taki szynobusik chyba. Zaraz go tutaj wyślę analizę i zobaczymy, co się wydarzy i jak to tam będzie. Mówisz, żeby ten standard ustawić? Dobra, no to ustawię. Post-processing standard, zapisz. OK. Dobra, no to jedziemy. Dzień dobry, M57, VMAX 110 osobowy. Jak da radę? Proszę o jakiś ładny rozkład jazdy. Na ile? Na 45 minut? Tak na początek. Zobaczymy, jak pójdzie. Ładny rozkład jazdy. No. Plus, minus. 45 minut. Zobaczymy, co się wydarzy. Na start może być ok. I uśmieszek. Ten. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Ok. Mówi, żeby brać jak najdłuższy. Dobra, zobaczymy.
T1 patrzę się już na manewry. Zobaczymy, co tam będzie, jak wyjdzie. Tutaj dostałem ostrzeżenie od Mino chyba, że u tego jednego się trochę czeka na rozkład, bo go tam ręcznie tworzy. Nie ma problemu. Ja teraz poczekam. Bo rozumiem, że to jest pewnie generator jakiś, nie? Który to od ręki zrobi. Zobaczymy. No hej, hej. Powiem tak, jako że spodziewam się manewrów, ja sobie się przejdę do tej kabiny. Włączymy światło lewe. No tu włączymy sobie światło prawe. No i będziemy czekać, aż dostaniemy jakieś info, jakiś rozkład i tak dalej, i tak dalej. Sobie stoimy. A wiecie co, bo to jest nakładka, którą ja używałem na Twitchu. Nie ma tych pasków, jaki lot i tak dalej. Ja na Twitchu, ja tam to są followersi, tam jest inaczej, nie spisywałem tego i wpisałem XD. No mógłbym wpisać, ale to jest po prostu nakładka moja do Twitcha przeznaczona i tam już nie zmieniałem sobie, zostało. No to sobie będziemy czekać. O, podświetlę sobie tutaj, będę ładnie widział prędkościomierz. I czekamy. Ja mam jakąś muzykę, może zapuszczę po cichu. Słuchajcie, na razie zrobimy 45 minut, zobaczymy, jaki rozkład da, bo to, że ja tam chcę, to niekoniecznie tak musi wyjść. Jak pójdzie ta jazda bezboleśnie, to może jeszcze coś tam pojedziemy, jeszcze coś krótkiego, zobaczymy. To tak, wiecie, badam ten teren trochę. Nie chcę się jakoś strasznie rzucać na niewiadomą głęboką wodę. O, tutaj jest muzyka do live'ów. Niech sobie tam coś gra. O, albo jeszcze raz się wybije. No, zobaczymy, jak będzie. No to jest online'ówka, to jest jakby taka sieć. Ale to myślę, że osoby na czacie bardziej dokładnie ci wyjaśnią, jak to działa, bo sam mało wiem, nie? Ja po prostu chcę się przejechać i, że tak powiem, nie psuć zabawy też innym, więc nie wiem jakoś specjalnie dużo. Trochę wiem, totalnie zielony też nie jestem, ale dokształcam się. Cześć, cześć. Jeszcze nie wiem, gdzie jedziemy, zobaczymy, jak będzie rozkład zrobiony. Tutaj biega sobie maszynista. Ja sobie też pobiegam, nie? No się tak po sobie świeci. Służbowy. Jakoś zwiechę zapałem, myślałem, że mi się zaraz skraszuje. Dobra, jest, okej. No wszystko jest tak, jak trzeba. Wrócę sobie do kabiny.
Znaczy tytuł jest bardzo ciekawy, więc ja uważam, że warto pokazywać raz na jakiś czas na takim live'ie. Ja wiem, że to nie samoloty, ale no to jest no, ale symulator gdzieś tam, nie wiem, pokrewna taka tematyka, myślę. No, słyszałem sygnał, coś tam idzie. Czy to ta służbówka daje sygnał? Brzmiał bardziej z daleka, jakby coś, no zobaczymy. Wiecie, czego mi tu brakuje? Takiej typowo zewnętrznej kamery, która na przykład na maszynie jest. Można offline. Coś tu się wydarzyło. Powód time out. KB1 wyszedł, powód time out. No i co teraz? Jakiś problem chwilowy już wrócił. Pojawiło mi się z powrotem to wszystko. Mam pisać analizę jeszcze raz, czy niekoniecznie? Sprężarka teoretycznie pracuje. Ja sobie tutaj nacewam sprężarkę. Nie, no jest włączona. Jest włączona, więc powinno być ok. Wiesz co, no był, ale przed chwilą wszystkich jakby rozłączyło, tak by na sieci coś walnęło i połączyło z powrotem. Okej, dzięki. No to poczekamy, tutaj trochę sobie postoimy. Widzę, że służbówka się bawi. Ktoś tutaj z czata, czy po prostu jakaś losowa osoba? Lewy górny róg pulpitu, odblokowanie sprężarki. No teraz słyszę, że działa. No to byłby ząg. O, to pojawi się rozkład. Rozkład mamy do 21.02. Orniki najpierw. Tutaj jest jeden jakiś punkt, na którym się nie zatrzymujemy. Widzę, że jest kreska. To czekamy, myślę, że niedługo da manewrek. Już jest rozkład zrobiony, to będzie ok. O, będziemy mieć stację SKM Gdańsk główny na końcu. Akurat troszkę SKM-ko po Gdańsku pojeździłem, to ok, mamy ten wjazd. Podane manewry, w peronie zmiana kabiny będzie. Ok, bardzo dziękuję, przyjąłem. No to jedziemy z tematem. Z drogi. No. No tutaj idzie wpaść pod pociąg i chyba trzeba, nie wiem, zrestartować scenerię. Z tego co słyszałem. Hej, hej.
Dobra. No to wjeżdżamy w peron. No, to jest symulator, więc tam symuluje się też pewne takie rzeczy, jeśli chodzi o czasy, nie? Tak jest szybciej. Często. Dobra, otworzymy drzwi. Po pierwsze, teraz tak, tu będzie zmiana kabiny, tutaj włączymy światełka czerwone, raz, dwa. Sprawdzę, czy dobre przyciski, w porządku. Okej, okay. To będziemy zmieniać kabinę teraz. Okidoki. Włączamy resztę świateł. Okej. Okay. Lubię zawsze spojrzeć, czy co, okej, okay, dobra. No i gotowy będę do odjazdu. Odjazd mamy o 20:17. Nie wiem, czy to wymaga odblokowania, chyba nie. Pożarka tutaj jest, wszystko odpalone. W zmianie kabiny trzeba dorobić odblokowanie sprężarki? Wydaje mi się, że nie, ale dopytam. A, strzałeczki jeszcze tutaj, no WSAD sobie używam. No, wjechał pociąg. Fajnie, tyle pociągów wjeżdża, kurczę. Jest klimat. Okej, okay, ja już mam, mogę odjeżdżać. Także jedziemy z tematem. Bo ja miałem otwarte drzwi. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. No, siema, siema. Teoretycznie one 110 wyciągają, ale mam wrażenie, że 100 to jest dla nich taki optimum. Tak? A to nie wiedziałem. Dominik, nie wiedziałem tego. Dzięki za info. Takie coś się robi przy stacji startowej? Czy po każdej? Aha. Tak, tak, ale na samym starcie, czy...
Aha, okej. Jest tam trochę zasad różnych. Siema, siema. No chyba będzie się sceneria wczytywać. Tak, ładowanie kolejnej scenerii. Rozumiem, Jakub, dziękuję. Już mi się wczytała ta scenaria, czy nie? Nie, cały czas jest napis, że ładowanie kolejnej scenery, więc zakładam, że to jeszcze nie jest ten moment. Opuszczanie scenery. Zakończono ładowanie scenery, czyli nie będzie reloadu. Nie, coś tam jeszcze się mieli, widzę, że się przycina. O, teraz bawiło mi na nową scenerię. Okej, okay, no to jedziemy. Tutaj mam pierwszą Bydgowo. Mam tu dziś listę skrótów. Aż sobie odpalę. Posterunek od gałęźny. Nie wiem, czy to ma perony, czy nie, ale generalnie widzę, że przez to po prostu przelatuje. Aha, no generalnie z tego co mam w rozkładzie, ja się tam nie zatrzymuję. Jest kreseczka. Tak, tam gdzie jest postój, to tak, to na następnej. Bierze tutaj jakiś ten. Myślę, że to się zmieniło. No, ma niezłe hamulce, szybciej hamuje niż ten siódemka. Dobra, czekamy. Zakładam, że teraz będzie ten pierwszy, ten posterunek, na którym ja się nie zatrzymuję. Po prostu jadę dalej. Patrząc chociażby po godzinach i potem, że nic szczególnego nie minąłem jeszcze. Czasami jeszcze się tak motam, nie? Która stacja, który przystanek to są te mi przeznaczone. Znaczy ja wiem, że tu jest godzina odjazdu, to są te. Ale żeby nie przestrzelić. Okej, mam wjazd. No to mnie tam nie zaskoczyło, że tutaj staję, bo tutaj nie mam czasu odjazdu. Na pewno? Bo to powiem ci, że dostaję sprzeczne informacje co do tego. No właśnie, tutaj nie, tutaj jedziemy.
No, to jedziemy. Właśnie o tym mówię. Bo ty Dominik napisał, że tutaj stajesz, może do czegoś innego się odnosił. No, tutaj ma. Tutaj jedziemy. No, w sumie nie. Jest to jakiś pomysł. Ciekawe, czy kiedyś Warszawę centralną zrobią, bo chyba nie ma, nie? Ogólnie tam weterany w stolicy. Albo wrocławskie. Chociaż nie wiem, czy Wrocław jest. Nie orientuję się aż tak dobrze. A Wrocław? Jest czy nie ma? Informacja o przystanku. Będzie Bydgowo kogoś. Poluszki. Otwieramy drzwi i jedziemy dalej. A Wrocław jest budowany, no. Kurczę, to Wrocław, jak wiecie, co niektórzy przynajmniej też ma bardzo duży sentyment. Dobrze, tutaj mamy odjazd 26 po. Sobie to trochę zwężę. O, tak sobie ustawię. W zasadzie już możemy jechać. Zakładając, że wszyscy już wysiedli. Zasymulujmy, że tak się stało. Zluzujemy i jedziemy. Uściszę sobie trochę tą muzykę. Albo tu podgłośni. To jest ustawienie dźwięku, są jakieś. To jest grafika główna. Jest tu poziom głośności. Dobra, głośniej tutaj. Sobie przyciszę na słuchawce. Znowu zmienia scenerii na torku centrum. Tak, jest torku centrum, torku. O. Przeładowanie.
Patrzę, żebym parowy nie przestrzelił. A teraz jest znak, dobra, jest taki formacji przystanku. Jesteśmy do centrum. 3 minuty opóźnienia. Tak, widziałem. Na przystankach, przed przystankami to jest, ale przed większymi stacjami jest, po prostu są bardziej basamofory wjazdowe. Nie widziałem tej tabliczek. Dobra, jedziemy. Zjemy więcej drogę. Zaraz kawałek dalej mamy następną stację. Centymetrów jest czerwony, jest jeden. Tak, no jest sporo z pewnością różnic, z których muszę się nauczyć. Siema, siema. Dobra, będziemy czekać na wjazd. Dobra. Drugie. Thank you.
przystanek, stacja, czy też przystanek strzel na stację. O, mijam to będzie. Szkoda, że tak dziwnie słychać te pociągi, które dają sygnał. To tak koślawo brzmi z swojej perspektywy. Teraz przystanek będzie. Wskazuje z tego, co się orientuje, koniec jakby czoła pociągu, nie dalej niż za ten znak. Być może fachowo tego nie nazywam, ale chyba wszyscy wiedzą, co chodzi. Teraz tak, spróbuję troszeczkę czat dogonić, chociaż końcówkę. Dźwięk jest w trakcie prac, dobrze wiedzieć. No, trudno, będę lekko opóźniony, ale trochę się nadrobi. Na razie nie czuję się kompetentny, żeby robić poradnik do tego. Nie jestem kompetentny. Jeszcze nie teraz, może kiedyś. Dobra, strzelno. Strzelno ma odjazd 38, ruszamy. Nie mamy aż tak dużego opóźnienia. Go. Dobra, następna stacja Głęboszów. Skupienie, nie? Patrzę, co tam na końcu się pojawia.
No i jest głębokie. Dobra. No, my wyjazd już żeśmy dostali. Szybko rzut oka na czat. Trenerów, są trenerzy? Jak na sieciach tutaj tych lotniczych. No takie było, no. Dobra, jedziemy. No dobrze, dobrze, że sam ci trenerzy. Naprawdę. Na sieciach tutaj lotniczych najwolno na przykład też można trening wziąć, jest trener, który uczy ludzi latać albo kontrolować. Teraz będzie jeszcze borek. Machają rękoma ludzie na stacji, czy też na przystanku. Dobra, drzwi. No i zaraz przeładuje nam się scenariusz na teren typowo gdańskie. Maseczek? No chyba nie mają. Mam malutkie opóźnienie, ale sprawdźmy to. Na zewnątrz nie mają, w środku też nie mają, ale strasznie nerwowi są. Siedzą nerwowo, ruszają się dosyć intensywnie. Ale sam fakt, bajer, że siedzą, że są, to też jest fajne. Dobra, ruszamy.
scenarii będzie. Przy Stanach na żądanie też nie wiem, jak by to miało działać. Jeszcze w pociągu można wcisnąć przycisk, ale na stacji, jak ktoś stoi, no to musiałbym naprawdę nieźle tam sięgać wzrokiem. Dobra, przeładowuje nam się. Dobra, o, tu będziemy mieć już ograniczenie do 70, to już troszeczkę wyhamują. Zaczynają nam się tutaj przystanki SKM. SKM-ki wiem, że są dosłownie obok siebie. Pytanie, czy ta pierwsza będzie jakoś oznaczona. Tutaj nie ma czasami. No chyba jest. Tak. SKM Politechnika. O, widać, że te perony są takie wysokie, no bo one są wyższe, fajnie się wsiada z nich. O, dzień dobry, dzień dobry. Dominik, siema. Fajnie się spotkać z kimś tutaj na miejscówce. Dobrze. Teraz idziemy dalej. Darmowe, darmowe. O, jest mijanka. Dzień dobry. Dobra, ruszamy. Następny przystanek, stoczni. O, następny pociąg jedzie, ale fajnie. Ruch. Widać, że to wszystko żyje tutaj. Aż dziwne, że żadna komercyjna firma nie zrobiła jakiegoś porządnego symulatora z tego online. Co, ja nic nie pobierałem, pobrałem po prostu sam symulator i tak jakby wszystko było już w tym. Tutaj muszę, że tak powiem, obserwować, bo tu dosłownie obok siebie są przystanki. Jeśli chodzi o SKM-kę, normalnie to puzuję. Jadę po prostu. Ja już widzę, już ją widzę. Ja się też najeździłem. Znaczy ja jak przyjeżdżam do miasta, to kupuję zawsze sobie ten dobowy bilet na SKM-kę. Sobie jeżdżę między Gdańskim, Sopotem i Gdynią.
Teraz się zatrzymam, postaram się nadgonić chociaż część, co tam napisaliście. Niestety ciężko mi się czyta czat, bo jakby muszę patrzeć cały czas ekran, wypatrywać następnych znaków, kiedy się spodziewać przystanku, stacji i tak dalej. I semafory. Teraz próbuję znowu troszkę dogonić. A, jest konto supportera. No daleko. W tym mieście jestem dosyć rzadko, w tym roku nie byłem. Tak to od kilku lat jeździłem przynajmniej raz w roku, a w tym roku nie byłem ani razu. Dobra. Jedziemy. Na stację Gdańsk Główny. Główny. Tak, klawiaturą steruję. Kiedyś bardzo dużo jeździłem sobie w maszynie i to sterowanie jest tutaj całkiem podobne i dużo pamiętam jeszcze z klawiatury. Czekaj, w Gdańsku mieście Wejherowo jeżdżą? Chyba taką relację widziałem. Ruszamy dalej. Daj się Śródmieście i potem wracamy na główny i mamy koniec. I chyba tyle mi styknie na początek. Godzinę live wtedy. Jeszcze się rozkręcę. Garnę sobie jakieś ekspresy czy coś. Inne trasy, innym maszynami sobie porobię. Mam najpierw poćwiczę.
dobra, zaraz zobaczymy. Otwieramy drzwi. Teraz tak. Dwa patyki na górze, też matografy. Zmieniamy oświetlenie, czyli tak, tu gasimy jeden, drugi, trzeci. Czerwone. Raz, dwa. Ok. Nastawnik jazdy sobie przestawimy na neutralny. Zobaczę, czy światła są git. Dobra, są git. Zmieniamy kabinę. Drzwi są otwarte. Dobrze, teraz tak. Światło czerwone gasimy, włączamy jedno, drugie, trzecie. Ok. Światło ok. W porządku. O, i mamy, patrzcie, nadrobiliśmy rozkład jazdy. Jeszcze 2 minuty, w zasadzie minutę jeszcze będziemy tam saczykiem będziemy stać. Ok. Światek już jest. Ja mam odjazd za minutkę. Tak, no kolor tutaj się nie zgadza. Tu mam chyba takie barwy bardziej poznańskie, wielkopolskie. No tak, zostawię zapis live. No to jadę do stacji, to już zakończę. Wystarczy mi, że tak powiem. Godzina takiej jazdy. Bądź co, bądź trzeba tak, jak się tak jedzie, wiecie, nie masz jeszcze tej wprawy, to jest to dosyć takie wymagające. Tak patrzę, patrzę. Dobra, teraz będzie następny przystanek, teraz będzie następna stacja, nie? I tak dalej, tak się wypatruje, nie? Nie ma nawet kiedy czata przeczytać za bardzo. Nie, no wiesz, no, nie chcę przypału zrobić, nie? No dobrze, no to jedziemy. Fotograf z przodu opuszczony. Opuścił się na gitarę. Mówi, że jak się tu rozpędzę do 60, to powinno się próbę hamowania zrobić, więc spróbujmy. Żeby się rozpędzić. Dobra, no spróbujmy. Dobra, jedziemy. Specjalnie rozpędzę, bo w zasadzie już będziemy zaraz na miejscu. Nie, dziękuję. Będzie koniec. Już widzę perony. Ale nie widziałem tego, dzięki. No widzicie, bo to jest leasingowana lokomotywa, czy też skład, zespół trakcyjny i ma inne malowanie. No i dojechaliśmy do końca rozkładu jazdy. Na razie mi wystarczy. Sobie troszeczkę odpocznę, zobaczę, może sobie powtórkę swoją przeanalizuję. Dziękuję Wam wszystkim za podpowiedzi. Przepraszam osoby, którym nie odpowiedziałem tutaj na czacie. Akurat na tyle byłem zaabsorbowany tutaj tym jazdą, że widziałem, czytałem w zasadzie.
niektóre wiadomości, które gdzieś tam pod koniec żem zobaczył, więc sorki, że nie dałem rady odpowiedzieć wszystkim. No i tyle. Ja wam życzę miłego wieczoru, zapraszam was na live'a w sobotę Among Us. Jeszcze tego nie miałem na kanale, to będzie duży eksperyment. O 22:00, bo niestety wcześniej nie dam rady. Mam nadzieję, że będę miał ten skład, który się zadeklarował i będziemy mieć fajnie dziesiątkę i będzie można sobie pograć. No i jak nie będzie składu, to trudno, to się live odwołam. Życie, jak to się mówi. Ale mam nadzieję, że wszystko się uda. I tyle. Życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Siema, hej!